Nie ma takiego sezonu, żeby nie było przynajmniej jednej bajki z gatunku isekai. Niestety zazwyczaj są to średnie produkcje, a niekiedy naprawdę koszmarne. I funkcjonują jedynie jako swoisty zapychacz czasu antenowego. Bardzo rzadko jednak czasami zdarzy się, że wśród całego oferowanego nam badziewia odnajduje się jedna perełka. Dla wielu takim tytułem został Slime, ale czy rzeczywiście jest to aż tak wybitna produkcja? Satoru jest typowym pracownikiem korporacyjnym, który jest całkowicie zadowolony ze swojego monotonnego stylu życia w Tokio. W trakcie spotkania ze swoim kolegą pada ofiarą przypadkowego napastnika i zostaje zadźgany. Jednak w jego umyśle rozbrzmiewa osobliwy głos i recytuje szereg poleceń, których umierający nie może zrozumieć. Kiedy Satoru odzyskuje świadomość, odkrywa, że reinkarnował się jako śluz w nieznanym królestwie. Od tego momentu rozpoczyna się nowy rozdział w jego życiu, dlatego też przybrał nowe imię, które brzmi Rimuru. Już na samym starcie dowiadujemy się, że nasz mały slam jest w rzeczywistości bardzo potężny, a wraz z pokonywaniem nowych przeciwników staje się wręcz niezwyciężony. Jednak o dziwo taki zabieg w ogóle nie przeszkadza, gdyż sposób opowiadanej historii, jak i sama postać Rimuru rekompensują jakiekolwiek wady, których praktycznie się nie dostrzega. Slime nieoczekiwanie szybko zostaje przywódcą nowo tworzącego się państwa, a jego rozległa wiedza z poprzedniego życia sprawia, że naród szybko się rozwija. Przeplata się to z nadciągającymi co chwila zagrożeniami, dzięki czemu rozwój miasta, jaki obserwujemy w tle, wywiera jeszcze większe wrażenie na odbiorcy. Jednak bajka mająca 23 odcinki nie może bez przerwy opierać się na tych samych schematach. Przychodzi zło, pokonujemy je, stajemy się silniejsi. Zauważono to, ale podjęcie zmiany charakteru opowieści nastąpiło z opóźnieniem, przez co jeden ark po prostu strasznie się dłużył i było widać, że świeżość, z jaką anime weszło na salony, gdzieś uciekła. W pewien sposób w późniejszym etapie nam to zrekompensowano, całkowicie odcinając się od wszystkiego, co było do tej pory, jednak niesmak pozostał. Sprawiło to, że spojrzałem na całą serię z większego dystansu i zrozumiałem, że tak naprawdę nie ma w tej bajce niczego niesamowitego. Przyjemnie się ogląda, żarty są zabawne, każdy znajdzie dla siebie jakąś postać, gopta górą, ale ostatecznie slime niczym wielkim się nie wyróżnia i jedynie jest dobrze zrealizowaną produkcją. Pomimo tego jestem w stanie polecić tę serię, a także stwierdzić, że od dawna nie było tak dobrego isekaja. A dla każdego, kto pokochał tę serię albo po prostu chciałby śledzić dalsze losy małej galarety, to informuję, iż w 2020 roku będzie drugi sezon, a już w kwietniu JP wydaje mangę.